o tym, że policjanci mogą zatrzymać prawo jazdy nierespektującym ograniczenia prędkości kierowcom, mówiliśmy wielokrotnie, ale jak się okazuje, nadal nie wszyscy zdają sobie z tego faktu sprawę. W sobotę jastrzębska drogówka uniemożliwiła dalszą jazdę kierowcy, który w terenie zabudowanym mknął prawie 120 km na godzinę. W takich sytuacjach radary i obsługujący je funkcjonariusze są nieubłagani i kierowca, który w terenie z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę będzie gnał ponad dwa razy więcej, musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami. 36-letni jastrzębianin w minioną sobotę pędził ulicą Gagarina 117 km na godzinę. Rajd ukrócili funkcjonariusze, którzy zamiast pucharu i medali wręczyli kierowcy mandat w wysokości 400 zł, 10 punktów karnych, a także zapowiedź odebrania uprawnień do prowadzenia samochodu na 3 miesiące. Idą święta, szykują się zatem zmiany w rozkładach jazdy przewoźników w regionie. I tak zarówno jastrzębski MZK, jak i rybnicki ZTZ w Wielki Czwartek, Piątek i Wtorek po świętach swoje autobusy wypuszczą na drogi według wakacyjnego rozkładu jazdy. W Wielką Sobotę rozkład będzie taki sam jak w pozostałe soboty, z wyłączeniem godzin nocnych. W wielkanocną niedzielę obowiązywał będzie u obu przewoźników rozkład świąteczny, a w wielkanocny poniedziałek autobusy pojadą według niedzielnego rozkładu. Według portalu Contemporist.com Żorskie Muzeum Ognia jest jednym z najciekawszych muzeów na świecie. Redakcja wyróżniła w tym roku 13 najbardziej wyjątkowych i niezwykłych muzeów globu. Żorski obiekt jest jedynym polskim akcentem w tym zestawieniu. Otwarte w 2014 roku Muzeum Ognia zyskało uznanie nie tylko posiadanymi eksponatami, ale też wyjątkową formą nawiązującą do żorskiej historii.